Aha, słuchajcie, może też na początek zapraszam Was na początek po przerwie i na taki rozruch. Napiszcie, jeśli możecie, gdzie Wy w ogóle dzisiaj jesteście. A nie, ja jestem w Warszawie, Magda jest w Gdańsku, żeby było śmieszniej. A gdzie Wy dzisiaj jesteście? Skąd nas oglądacie? Skąd nas słuchacie? O, witam z Warszawy, Danka. Słuchajcie, Słupsk, o jak fajnie. Ełk, witamy. Ełk, witamy. Ty, ale fajnie. Ja też w międzyczasie dostałam informację od zaprzyjaźnionej fundacji, która zajmuje się szpiczakiem, że tam były głosy, że nie każdy się mógł dostać na ten webinar. Czasami jest tak, że przeglądarkę trzeba zmienić, no ale mam nadzieję, że udostępnione nagranie wystarczy. Piaseczna, witamy. Słuchajcie. No dobra, to lecimy. Cieszymy się, że jesteście. Fajnie, że była ta przerwa. Mam nadzieję, że rozprostowaliście troszkę się, kości swoje i całe ciało, ale na wszelki wypadek proponuję się troszkę jeszcze rozciągnąć, choć troszkę tutaj, tak jak możecie oczywiście, wiecie. Właśnie, rączkami, tutaj można ramionkami poruszać, głową poruszać, szyją poruszać. No bo przecież nikt nie jest w stanie siedzieć tyle w jednym miejscu. Trzeba jednak o swoje ciało zadbać, bo nasze ciało jest naszą ważną częścią i też ma duży wpływ na to, jak sobie radzimy ze stresem. A radzenie sobie ze stresem to jest właśnie odporność psychiczna, tak? Efekt odporności psychicznej i o tym dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć. Skrótowo, bo to tylko godzinka, ale zaprosimy Was też do takiego cyklu 8 spotkań, które już się niedługo zaczyna, 11 maja, i gdzie wtedy to są godzinne spotkania, i na każdym spotkaniu rozpracowujemy poszczególne aspekty tej odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem. I mamy opinie od naszych uczestników, że to działa, że to im pomaga radzić sobie właśnie z takimi różnymi trudnościami, z emocjami, z natrętnymi myślami. I że to też jest taki czas dla Was, taki czas przyjemności, oderwania się trochę od takich codziennych obowiązków. Więc o tym powiemy na końcu. Jeszcze słuchajcie, Magda wspominała, tak? My jakby działamy w tym Stowarzyszeniu Polskiej Amazonki Ruch Społeczny, tu jest nasza strona, możecie tam zajrzeć. Tam też jest taka zakładka zdrowie, gdzie jest dużo materiałów, ćwiczeń, filmów dotyczących radzenia sobie ze stresem, ale są też inne zakładki, zapraszam. Współpracujemy tutaj, słuchajcie, akurat jeśli chodzi o szpiczaka, to z Fundacją Carita. I tutaj Wam wyświetlę kontakt do nich, na ich stronę. Ponieważ od 1 maja, taką mamy informację, dostaliśmy od nich, od 1 maja będzie taki telefon dla pacjentów. I słuchajcie, ja wkleiłam Wam zdjęcie, tak? Tam widać, że tam telefon wsparcia, jest mapka i jak się klika na swój rejon, swoje województwo, to wyskakuje tutaj z boku kontakt, imię, nazwisko takiego koordynatora i bezpośredni kontakt i tam można zadawać wszelkie pytania o wszystko, co jest związane ze szpiczakiem, więc korzystajcie z tego, bo to jest bardzo, bardzo cenne po prostu. Posłuchajcie, w czasie tej naszej części, oczywiście, jak będziecie mieć jakieś pytania, czy będziecie mieli ochotę podzielić się jakąś refleksją, to zapraszamy, piszcie na czacie. Serdecznie Was do tego zachęcamy. Tutaj też nie ma żadnych ani złych pytań, ani złych wypowiedzi, ponieważ to są Wasze odczucia, Wasze myśli, Wasze refleksje, więc wszystkie są równie ważne, tak? Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym po prostu. I właściwie nie tylko teraz, ale też w każdej chwili, każdego dnia. Na początek chcemy Was zaprosić do takiego mini testu pod tytułem Sprawdź swoją elastyczność, ponieważ elastyczność to jest taki element naszej odporności psychicznej, który pozwala nam radzić sobie właśnie ze wszystkimi trudnościami, ze stresem. Czyli to jest taka zdolność przystosowania się, adaptacji do nowych warunków, wyciągania wniosków.
taka właśnie elastyczność. To będzie 8 pytań bądź takich stwierdzeń, na które proszę Was, żebyście sobie odpowiadali tylko tak lub nie. Ja wiem, że tam są często różne ale, bo coś tam, ale skupmy się na tym bardziej tak lub bardziej nie. I jednocześnie to są takie pytania bądź stwierdzenia, które Wam pokazują kierunki, takie elementy, które się na tą odporność, na tą elastyczność składają. Więc zaczynamy i to są, pamiętajcie, to są pytania do Was osobiste, jeśli macie ochotę się dzielić z nami na czacie i ze wszystkimi, to będzie nam bardzo miło, a jak nie, to sobie przynajmniej zapisujcie gdzieś tam, bo będzie też ważne, ile jest tych tak lub ile jest tych nie. Więc pierwsze pytanie do każdego z Was, czy lubisz siebie? Po prostu, czy lubisz siebie. Dajcie znać, tak czy nie, ja lubię siebie. Magda też lubi siebie, to wiem, choć, ale pamiętajcie, pomijamy te wszystkie ale, bo coś tam, tak, co jest bliżej, tak czy nie, czy lubisz siebie. Będę też wdzięczna, jakbyście dzielili się z nami, to wtedy będę wiedziała, że już macie to przemyślane. A jak nie, no to rozumiem. Okej. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Okej, to idziemy do stwierdzenia numer 2. Masz przekonanie, że w życiu wszystko w końcu dobrze się układa. Tak czy nie? Bardziej tak czy bardziej nie? Jak to z Wami jest? U mnie bardziej tak. Mówię za Magdę, bo jest wyciszona, ale u niej też bardziej tak. Znamy się już jak łyse konie, razem pracujemy prawie 10 lat. Okej, piszcie sobie, piszcie nam, dziękuję. Pamiętajcie, każda, my tutaj też nikogo nie oceniamy, wy też się nie oceniajcie, to jest tylko stwierdzenie faktu na teraz. To są rzeczy, nad którymi można sobie pracować i będziemy też nad tym pracować teraz i potem w czasie naszych 8 kolejnych spotkań, jeśli będziecie mieli ochotę, więc to nie jest ocena, pamiętajcie. Lecimy dalej. Umiesz na każdą sytuację spojrzeć z wielu punktów widzenia, tak? Czyli dostrzegasz różne perspektywy, tak czy nie? To jest bardzo ciekawy element elastyczności. Jak to u Was jest? Warto się temu przyjrzeć. Super, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Czasem robisz rzeczy, za którymi nie przepadasz, ale uważasz, że tak trzeba i nie masz z tym problemu. Tak? Nie wszystko, co robimy w życiu, uwielbiamy, czy też nie wszystkie obowiązki są super dla nas przyjemne, ale coś zawsze za tym się kryje i właśnie... Super, dziękuję Wam bardzo. Lecimy dalej. Nie wstydzisz się swoich uczuć, nieważne jakie one są, tak? Po prostu uczucia to uczucia i wszystkie są ważne tak naprawdę. Więc nie wstydzisz się swoich uczuć. Okej, dziękuję. Fajnie, cieszę się, że jesteście aktywni, naprawdę. Mam nadzieję, że to was też troszkę ożywi. Dobra. Ach, Danka. Dobra. Chyba Dankę musimy zaprosić na prywatną jakąś sesję, bo Dankę już znamy z poprzednich, z innych webinarów, tak przynajmniej mi się wydaje, jeśli to Dankę z Warszawy. Dobra, kochani, w przeszłości przeżyłeś wiele kryzysów, która, lub troszkę tylko, i jesteś zadowolony z tego, jak sobie w ich trakcie radziłeś, tak czy nie? Jak to z Wami jest? Ja przeżyłam sporo kryzysów w swoim życiu. Uznaję za sukces, że w ogóle sobie z nimi poradziłam, więc odpowiadam, że tak. Czasami z pomocą oczywiście innych. Ale tak. Nie tak. Okej. Okay. Aha, dobrze. Idziemy dalej. Jesteś zdania, że wszystko w życiu ma sens. Tylko trzeba umieć go znaleźć, dostrzec. Tak? Czy nie? Jak odpowiecie sobie na to stwierdzenie? Super, dziękuję bardzo. I ostatnie stwierdzenie z tego teściku 8. Nie wszyscy cię lubią,
nie przeszkadza ci to za bardzo, tak? Jak to jest z tobą, tak? Tak uważasz, czy nie? Czy uważasz, że nie? Widzicie, mamy tutaj Dankę, którą chyba trzeba jakoś wesprzeć, pomyślimy zaraz jak. Super, ale większość z was odpowiadała tak, tak jak mówię, to nie jest ocena i to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, to jest tylko stwierdzenie, jak jest teraz, tak? Taki punkt wyjściowy, dlatego że my się zmieniamy i to jest nasz przywilej i również dlatego, że elastyczność, jak i w ogóle kwestia odporności psychicznej, to jest umiejętność. Tam jakiś kawałeczek dostajemy z genami, ale to jest bardzo mały kawałeczek, który nie ma wpływu na to, że to jest stan niezmienny, właśnie wręcz przeciwnie. To jest umiejętność, której się uczymy tak naprawdę całe życie, oczywiście pod warunkiem, że chcemy się tego uczyć i tego się da nauczyć, można tę odporność, tę elastyczność wzmacniać. Jest na to bardzo, bardzo wiele różnych metod, na pewno część znacie, ale chętnie wam też opowiemy o tym, co uważamy za najważniejsze. I oczywiście, jeśli macie więcej tych odpowiedzi tak, no to znaczy, że jesteście elastyczni w tej kwestii, a to jest bardzo dobry znak, no bo po prostu to znaczy, że lepiej sobie radzicie z sytuacjami trudnymi, kryzysami i stresem. Jeśli nie, no to troszkę jest trudniej, bo po prostu wymaga to więcej jakby pracy od was, większego zaangażowania, uczenia się cały czas. Ale to nie znaczy, że kompletnie sobie z tym nie radzicie, albo że w ogóle już tak zawsze będzie. Pamiętajcie, że nie, to jest tylko przejściowy stan na teraz. I Magda wam teraz opowie o tych elementach innych, które są ważne we wzmacnianiu odporności. Te pytania były takim dobrym wprowadzeniem do takiej krótkiej refleksji, autodiagnozy i takiego poszukiwania dla siebie, odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę pozwala nam stawiać czoła różnym wyzwaniom, różnym trudnym sytuacjom. I szukając odpowiedzi na to pytanie, tak naprawdę można określić kompetencje, umiejętności, które można określić jako takie korzystne stany umysłu, które są dla nas wspierające, które właśnie pozwalają nam lepiej na te trudne sytuacje odpowiadać. I te umiejętności, te kompetencje to na przykład uważność, odczuwanie wdzięczności, uczenie się, odwaga, wiara w siebie, spokój, motywacja, współczucie. Wiele z tych elementów pojawiło się właśnie w różnej formie w tych pytaniach. To, co jest, myślę, w tym najważniejsze, to jest to, że to są umiejętności czy kompetencje, które są naszymi zasobami. One nie są na zewnątrz, one tak naprawdę są w nas. Więc jeżeli wiemy, że tak naprawdę to są rzeczy, które wspierają nas, dają nam tą siłę, to tak naprawdę mamy na coś wpływ, mamy możliwość jakby aktywnego działania na własną korzyść i taką podstawową, można powiedzieć, strategią rozwijania swojej odporności psychicznej jest wzmacnianie tych zasobów, czyli dążenie do powiększania tych kompetencji. I to jest bardzo dobra wiadomość, którą chciałyśmy wam dzisiaj przekazać, że te zasoby to są tak naprawdę zasoby mentalne, to są zasoby, które są w nas i my po pierwsze je już sobie mamy, więc możemy je rozwijać, możemy je wzmacniać, możemy je budować. I tak naprawdę nasz mózg jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ jest plastyczny i uczy się. I to, co jest istotne w takim też przełamaniu takiego naszego przekonania, że ja sobie na przykład z czymś nie daję rady, albo ja tego nie mam, ja tego nie potrafię, to jest to, że właśnie doświadczając jakiegoś stanu, czyli tak naprawdę praktykując, ćwicząc te rzeczy, czyli ćwicząc się w odwadze, ćwicząc się w poczuciu właśnie wiary w siebie, w motywowaniu siebie, w takiej uważności względem siebie, tak naprawdę my doświadczając tych umiejętności wytwarzamy nowe połączenia w naszym mózgu i tak naprawdę
zmieniamy siebie, mamy realny wpływ na to, że my jako osoby zmieniamy się i to pokazują też bardzo naukowe i specyficzne, specjalistyczne badania, rezonansy magnetyczne, które pokazują realne zmiany w mózgu, które występują. I jedną z tych kompetencji, która tam została wskazana jako jedna z tych kluczowych, to jest uważność. I ja o tej uważności na początek chciałam dziś troszkę powiedzieć, dlatego że uważność, czyli taka zdolność do zauważania, co się dzieje wewnątrz mnie, co się dzieje na poziomie moich myśli, na poziomie moich emocji, co ja czuję wewnątrz swojego ciała, czyli taka umiejętność obserwacji siebie, refleksji, obserwowanie siebie troszkę z dystansu jest uważana za taką kluczową kompetencję wspierającą radzenie sobie ze stresem, która pozwala nam troszkę wyjść z takich automatycznych zachowań, takich właśnie wydreptanych ścieżek, które nie zawsze nam służą. I właśnie ta uważność może być dla Was takim fajnym, inspirującym przykładem na początek, że tak naprawdę my możemy się tego wszystkiego uczyć i możemy te kompetencje w sobie rozwijać. I to, co każdy z nas wie ze swojego codziennego doświadczenia, jak zaczniecie się temu przyglądać i za chwilę Was zaproszę do takiego ćwiczenia, to będzie okazja, żeby zobaczyć, jak to działa, ale ogólnie nasz umysł działa trochę jak taki rozbiegany szczeniak, to znaczy biega od jednej myśli do drugiej, potrafimy od jednej małej myśli stworzyć wielki dramat, wpaść w natłok myślenia, czarnowidztwo. Wszyscy pewnie doskonale to znacie, bo my to znamy po prostu jako ludzie. To jest naszym doświadczeniem. Natomiast to, że nasz umysł ma takie jakby tendencje, nie znaczy, że nie możemy właśnie tej uważności, czyli takiej zdolności do nawet zauważania tego, aha, znowu na przykład się zamartwiam, aha, znowu siebie oceniam, znowu siebie krytykuję, znowu podążam jakimiś ścieżkami swojego umysłu, które nie do końca mi służą. Więc rozwijanie tej uważności jest taką tak naprawdę techniką, ćwiczeniem jak na siłowni i możemy ją w sobie jakby rozwijać i w ten sposób jakby wzmacniać taką zdolność do obserwacji siebie, do pogłębiania refleksji nad sobą, pogłębiania relacji ze sobą, lepszego rozumienia siebie, tego co dzieje się wewnątrz nas. I teraz, żeby tego nie przegadywać tak naprawdę, tylko żebyśmy mogli tego troszkę doświadczyć i dlaczego jakby taka relacja ze sobą też jest olbrzymim wsparciem właśnie skorzystania z tych wszystkich zasobów wewnętrznych, chciałabym Was zaprosić do króciutkiego ćwiczenia, żebyśmy mogli troszkę tej uważności posmakować. Więc zaproszę Cię teraz do tego, żeby usiąść w taki sposób, który jest Ci wygodnie w tej chwili, tak jak siedzisz, a nawet jeśli masz możliwość, to możesz się położyć. Ważne jest, żeby zadbać o to, żeby było Tobie wygodnie. I usiądź, jeśli wybierasz pozycję siedzącą, usiądź w taki sposób, który w Twoim poczuciu wyraża Twoją godność jako osoby, jako człowieka. Więc możesz i zamknij oczy, tak żeby bardziej przekierować swoje jakby odbieranie wrażeń na te odczucia wewnętrzne. Więc zamknij oczy i przekieruj swoją uwagę do wnętrza swojego ciała. I na początek możesz przez chwilkę poczuć, co to znaczy dla Ciebie usiąść w sposób, który wyraża Twoją godność jako człowieka. Być może w jakiś naturalny sposób Twoje plecy robią się bardziej wyprostowane i Twoja głowa wyciąga się ku górze. Przez chwilkę poszukaj w swoim ciele, co to znaczy usiąść w taki godny sposób. Być może chcesz, żeby Twoje stopy oparły się płasko na ziemi, też żeby dać Ci takie poczucie ugruntowania, oparcia. Możesz sprawdzić, w jaki sposób to zadziała na Twoje odczucia w ciele. A jednocześnie szukaj takiej pozycji ciała, która sprawia, że jest Ci wygodnie, czyli nie napinaj się nadmiernie. Zobacz, na ile możesz też zaciekawić się tym doświadczeniem, potraktować to jako taką chwilę dla siebie.
I możesz zostawić za sobą teraz na tę chwilkę wszelkie działania, załatwianie różnych spraw i przekierować całą swoją uwagę na siebie, na to, jak się teraz czujesz. Możesz się nawet zapytać, jak się teraz czuję w tej chwili, jak się mam. Przez chwilę możesz przeskanować swoją uwagą różne miejsca Twojego ciała, na przykład zwróć uwagę na swoje stopy. Być może one czegoś dotykają, podłogi, może odczuwasz jakieś wrażenia fizyczne związane z tym, jak Twoje stopy dotykają podłoża, być może odczuwasz jakąś temperaturę, ciepło, zimno i skup się na takich fizycznych, zmysłowych wrażeniach, które odbierasz ze swoich stóp. A teraz na chwilę przekieruj swoją uwagę na swoje plecy i zwróć uwagę, jakie wrażenia odbierasz w tej części swojego ciała, być może jakieś napięcie. Zobacz, czy możesz to tylko zauważać, rejestrować swoją uwagą, to, co jest obecne teraz, co jest częścią Twojego doświadczenia. A jednocześnie zobacz, czy łagodnie oddychając, jesteś w stanie w jakiś sposób rozluźnić to napięcie. A teraz przekieruj swoją uwagę na wrażenia, które odbierasz ze swojej twarzy. Zwróć uwagę na swoje czoło, czy ono jest napięte. I na miejsce między brwiami, ponieważ to też jest często miejsce, które lubi się napinać. Zwróć uwagę na swoje szczęki, czy one są zaciśnięte. I zobacz, czy możesz to miejsce odrobinę puścić, poluźnić. Zobacz, czy możesz się łagodnie uśmiechnąć do siebie i czy to cokolwiek zmienia w Twoim samopoczuciu. I teraz przekieruj swoją uwagę na oddech, czyli zacznij zauważać pojawiające się wdechy i wydechy. Możesz zauważyć, że to oddychanie dzieje się samo, że ty nie musisz nic robić, możesz to tylko obserwować. Stajesz się takim obserwatorem swojego oddychania. Zaczynasz świadomie oddychać. Pojawia się wdech i wydech. I możesz poszukać miejsca w swoim ciele, w którym czujesz swój oddech najwyraźniej. Czyli to może być twój brzuch, który unosi się, opada razem z oddechem. To może być twoja klatka piersiowa. Albo twój nos. Nozdrza, przez które czujesz powietrze, które wdychasz i wydychasz. Lub jakiekolwiek inne miejsce w twoim ciele, fizycznie, gdzie czujesz swój oddech. I teraz przez tę chwilę ty tylko zauważasz pojawiające się wdechy i wydechy. I być może zauważysz, że przez chwilę Twoja uwaga podąża za Twoim oddechem, ale potem pojawiają się jakieś myśli, rozpraszasz się i to jest zupełnie normalne, naturalne,
tak działa Twój umysł. To jest okazja dla Ciebie, żeby ćwiczyć się w uważności. Czyli w momencie, w którym zauważasz, że przestajesz obserwować swój oddech, świadomie wróć uwagę do swojego oddechu. Zauważając każdy pojawiający się wdech i wydech, skupiając się na fizycznym odczuwaniu oddychania w Twoim ciele. I być może znowu Twój umysł zaczął gdzieś wędrować. Jeśli zauważysz, że pojawiają się jakieś myśli, to przyjmij to do wiadomości. Zauważ, że tak jest. Nie odpychaj tych myśli, ale też nie podążaj za nimi. Czyli zwyczajnie zauważaj, że one są. Możesz się obserwować tak, jakby były chmurami na niebie, pozwalaj im pojawiać się i znikać, a jednocześnie wracaj swoją uwagę do oddechu. Rejestruj te pojawiające się myśli, ale nie daj się im wkręcić. Można powiedzieć, że to ćwiczenie polega na zauważaniu swojego rozproszenia i wracaniu swoją uwagą do oddechu, do świadomego oddychania. I jeszcze na chwilę zwróć swoją uwagę na wrażenia w ciele, jakie odczuwasz teraz. Jak się masz teraz? Jak wpływa na Ciebie taka praktyka świadomego oddychania? Jakie wrażenia pojawiają się w Tobie? Jakie odczucia, jakie emocje? I kiedy poczujesz gotowość, otwórz oczy. Ale nie spiesz się, być może jeszcze z zamkniętymi oczami masz ochotę poruszyć się, być może jest coś, czego co Twoje ciało potrzebuje, żebyś zrobił, zrobiła. Skorzystaj jeszcze z tej chwili takiej uważności właśnie na siebie, na swoje potrzeby, żeby delikatnie wybudzić się i wrócić jeszcze na tą chwilę spotkania z nami, ponieważ mamy jeszcze dla Was trochę ciekawych rzeczy. To zawsze jest takie ćwiczenie, które działa różnie, ale też często wycisza i bardzo tak też kontaktuje ze sobą. Jeśli macie ochotę, podzielcie się proszę, jakie były Wasze odczucia, wrażenia. Natomiast to, co na pewno chciałabym Wam powiedzieć, że to jest ćwiczenie, to jest praktyka, więc nawet jeżeli w jakiś sposób to było dla Was trudne, rozpraszaliście się, nudne, jakiekolwiek, to tak naprawdę to jest czas do bycia ze sobą, z tym, co jest wewnątrz Was i też oddalenia się na sekundkę dosłownie od takich bodźców zewnętrznych. I to jest bardzo dobry zwyczaj, praktyka, żeby dawać sobie taką możliwość każdego dnia, czyli na przykład, żeby znajdować takie 5-10 minut, najlepiej rano tak naprawdę, zanim inni domownicy wstaną, albo wtedy, kiedy będziecie mieć taką możliwość. Natomiast jeżeli my mówimy o tym, że odporność psychiczna to są umiejętności i kompetencje,
to tak naprawdę to trzeba ćwiczyć. To jest praktyka. My bardzo wiele rzeczy wiemy, mamy bardzo dużą wiedzę dotyczącą psychologii, tego, co nam służy, co nam nie służy, natomiast największy problem mamy z wdrażaniem tych wszystkich rzeczy w życie. I takie 5 minut ze sobą każdego dnia, mówię naprawdę i ze własnego doświadczenia, ale też z wielu spotkań, które prowadzimy, naprawdę mają bardzo transformującą moc, bo dają wam tak naprawdę dostęp do siebie, do własnej mądrości, do własnych zasobów i to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz, żeby właśnie z tą medytacją troszkę poeksperymentować. Jest bardzo wiele różnych technik, sposobów, bardzo dużo wiedzy o medytacji, ale najważniejsze jest to, żeby ćwiczyć. Brakuje ekranu z widokiem relaksacyjnym, może dlatego, że dobrze jest do tego ćwiczenia zamykać oczy. I pewnie jest też tak, że nie każdy czuje się komfortowo z tym, żeby zamykać oczy. Wtedy dobrze je tak półprzychylić, skierować wzrok do dołu. Ale jednak jakby istotą tego jest, żeby właśnie odciąć się od wrażeń zewnętrznych, a skupić się na tym, co dzieje się wewnątrz. Stąd pewnie ja jestem nauczona tego, że wasze oczy są po prostu zamknięte. Zresztą ja kiedy to robię, to też moje są zamknięte, bo też skupiam się na tym, co sama w tym miejscu czuję. Ja wam chciałam jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, ponieważ dzisiejsze nasze takie spotkanie jest trochę takie zbierające i motywujące i tak jak Ela wspominała, jest cały cykl zdrowia, do którego was zaprosimy. Natomiast to, co jest ważne, takie powiedzmy pakiet startowy, co jest dla was istotne, zwracajcie uwagę na swoje nastawienie, na to, w jaki sposób myślicie, na to, jakie są wasze przekonania. W tym może też wam bardzo pomóc właśnie medytacja i praktyka uważności. Czyli naprawdę słuchajcie tego, co dzieje się w waszej głowie, jakie radio nadajecie, jakie myśli są w tej waszej głowie. Czyli właśnie to jest na zasadzie, że ja sobie z czymś nie daję rady, że ja tego nie potrafię, to zawsze jest źle i tak dalej. To na pewno nie są myśli, które was ciągną ku górze i to nie jest właściwe nastawienie. To nie chodzi o to, żeby to nastawienie było pozytywne, ono ma być dla was jakby autentyczne i bliskie wam, natomiast bądźcie jakby wyczuleni na to, że to są tylko nasze myśli, przekonania i na nie też mamy wpływ i też możemy je zmieniać. Więc nastawienie i nasz sposób myślenia też w zdrowieniu może mieć olbrzymie znaczenie. I teraz, jakie nastawienie jest pomocne? Ja tu zabrałam dosłownie parę przykładów, ale tak naprawdę to są takie myśli, które wyrażają przyzwolenie dla siebie, dla swoich potrzeb, wyrażają życzliwość, wyrażają szacunek dla siebie i to tak naprawdę jest sposób myślenia, który na pewno będzie was wzmacniał i sprawiał, że wasze takie poczucie własnej sprawczości, mocy będzie się rozwijać. Czyli na przykład mogę przyglądać się swoim myślom i zmieniać swoje przekonania. I to jest dla tych wszystkich osób, które na przykład mają takie właśnie bardzo rozwiniętą takiego wewnętrznego krytyka, który na każdym kroku chodzi i tam im palcem pokazuje, że coś robią nie tak. Więc to są tylko myśli i tak jak widzieliście w tej medytacji, tym myślom można się przyglądać, przekonania można zmieniać i temu w ogóle jest poświęcone całe jednogodzinne spotkanie, które na pewno jest bardzo cenne, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Co za tym idzie? Mam świeży, otwarty umysł, czyli mogę się ciągle zmieniać, mogę przyjmować nowe informacje, mogę się rozwijać jako osoba. Uczę się odpuszczać pewne rzeczy, te, na które nie mam wpływu i zajmować się tymi, na które mam wpływ, czyli to, co mówimy właśnie, te umiejętności, to, czego mogę się uczyć, to, co mogę w sobie rozwijać. Wiem, czego potrzebuję ja sam, bo mam dostęp do siebie, tak? Ufam sobie, więc to też daje mi takie poczucie siły. Mogę dać sobie czas, wolno mi dbać o swoje potrzeby, akceptuję to, co jest, tak? Czyli przyjmuję do wiadomości tak naprawdę, nie opieram się faktom. To często trudno jest tak na pierwszy rzut oka przyjąć, natomiast to też daje takie bardzo duże poczucie jakby wolności
i swobody, bo przyjęcie tego, jak jest, tak naprawdę daje nam możliwość, większe zasoby do tego, żeby tak naprawdę stawić czoła tej sytuacji. I to są tak naprawdę przykłady, żeby dać wam taki smak tego, jaki sposób myślenie może was wspierać. Te kropeczki tam na dole pokazują, że tak naprawdę możecie tworzyć swoją listę, czyli tworzyć własne myśli, sposób myślenia, postrzegania świata, które zwyczajnie będziecie czuć po sobie, że ciągnie was ku górze i sprawia, że czujecie się lepiej, a nie gorzej, i żebyście też zauważali właśnie te momenty, kiedy myślicie w taki sposób, że was to ciągnie do dołu. I też na początek nie musicie z tym nic robić, wystarczy, że to będziecie zauważać i ta własna jakby mądrość poprowadzi was w tym, jak robić to dalej. Więc to parę słów odnośnie nastawienia i przekazuję głos Eli, która jeszcze takie ma kilka dla was, że tak powiem, must have na początek. No tak, bo to właśnie to jest wielki skrót tak naprawdę tego wszystkiego, co każdy z nas w sobie nosi, ale takie podstawy, powiedzmy, takie fundamenty, które pozwalają już coś robić, już w jakiś sposób działać. Oczywiście zapraszamy was też do tego, żebyście sobie na spokojnie przemyśleli na przykład tą swoją uważność, czy poćwiczyli, czy właśnie te odpowiedzi z tego testu, tak, żebyście zobaczyli taką, spróbowali pogłębić to, zrobić głębszą analizę, zadać sobie więcej pytań, bo to zawsze bardzo pomaga. Czy można przyzwyczaić się do stresu? Odpowiem może tak, że po prostu stres jest elementem naszego życia i zresztą to jest jakby element biologiczny, tak? Jakby on jest wbudowany w nasz ratunek w człowieka, zresztą nie tylko w człowieka oczywiście. I on powstał nie po to, żeby nas męczyć, dołować, gnębić, tylko powstał po to tak naprawdę ten mechanizm, żeby nas chronić. I żeby też żeby się też jakby uczyć, rozwijać cały czas. W związku z tym nie uważam, że do stresu należy się przyzwyczajać, tylko właśnie chodzi o tą elastyczność, o której mówiłam na początku, czyli o umiejętność takiej adaptacji, wyciągania wniosków z tego wszystkiego, co się dzieje, tak? I korzystania z zasobów, o których wspominała Magda. I tutaj jest takich kilka rzeczy, na które chcę wam zwrócić uwagę. To jest racjonalność plus emocjonalność i chciałabym, żeby nikt z nas tego nie rozdzielał, tak? Ja wiem oczywiście, że są osoby, które uważają się za bardziej racjonalne, a inne za bardziej emocjonalne i naprawdę nie zależy to od płci, choć bywają takie opinie potoczne. Badania nic o tym nie mówią i nie potwierdzają. To zależy bardziej od naszej osobowości, tam różnych cech, które każdy z nas w sobie ma, ale także doświadczeń życiowych. I kiedy połączymy naszą racjonalność z emocjonalnością, to wtedy po prostu lepiej potrafimy sobie radzić z sytuacją trudną, stresującą, tak? Dlatego, że emocje zwracają nam uwagę na coś istotnego, a kiedy umiemy sobie z nimi poradzić, trochę je wyciszyć, wtedy odzyskujemy zdolność racjonalnego myślenia i możemy po prostu podejść do sytuacji jak do wyzwania, do czegoś, co po prostu możemy sobie w jakiś sposób sobie z tym poradzić, tak? Dlatego to jest ważne, żeby to łączyć i nie negować na przykład swoich emocji, ale też oczywiście korzystać ze swojego rozumu, bo po to go przecież mamy. Stresor mi tu lata. Proszę go schować. Doświadczanie i wyrażanie w takim sensie, że jeśli wiecie, stres jest bardzo ściśle związany z emocjami, często bardzo silnymi, często niezbyt przyjemnymi, przyznajmy się. Niemniej o emocjach też jest całogodzinne spotkanie w tym naszym cyklu zdrowia, ale ważne tu jest to, że żeby doświadczać wszystkich swoich emocji, godzić się na nie, akceptować, doświadczać ich przez chwilę, powiedzmy, jakąś tam stosowną, krótszą lub dłuższą i też je wyrażać, ale w taki sposób, by nie krzywdzić innych ani siebie, to jest też bardzo ważny aspekt wyrażania, tak? Czyli takie świadome, jakby
pracowanie ze swoimi emocjami, nie wiem, czy pracowanie to jest najlepsze tutaj słowo, ale właśnie takie świadome bycie może ze swoimi emocjami, doświadczanie ich i wyrażanie. Uczenie się, ojejku, język mi się plącze, uczenie się siebie, uważność bardzo nam w tym pomaga, tak? Bo uważność pozwala nam zwrócić uwagę na swoje potrzeby, ale też na swoje samopoczucie. Ciało nam daje bardzo dużo sygnałów, na pewno o tym wiecie, które my często bardzo ignorujemy albo zabijamy na przykład przeciwbólowym proszkiem. Czasami oczywiście proszek też jest, warto go wziąć, ale zawsze warto sobie zadać pytanie, co to ciało do mnie mówi, czy też co te moje myśli do mnie mówią, jaką ja mam w tej chwili potrzebę, co jest mi potrzebne, żeby po prostu poczuć się lepiej, tak? I to jest właśnie uczenie się siebie, uczenie się swojego ciała, swojego umysłu, swoich potrzeb, w ogóle wszystkiego, tak, co nas doświadcza. Sprawdzanie nowych zachowań, na tym polega również elastyczność, tak? Właśnie, że szukajmy nowych rozwiązań. A co by było, gdybym się w danej sytuacji, oczywiście powiedzmy sobie szczerze, że jak mamy jakiś stres silny i buzuje w nas emocja, to my wtedy nie bardzo myślimy o tym, prawda, co tu nowego zrobić, tylko reagujemy najczęściej automatycznie. Ale poprzez późniejszą analizę możemy zmieniać te nasze zachowania, tak? I kiedy ja już się troszkę uspokoję, to mogę się zastanowić, czy następnym razem też bym chciała tak postąpić? A może bym chciała inaczej postąpić? Co mogę zrobić inaczej? Czy mam wrzeszczeć na to moje dziecko? Czy może jednak zamknę się i pójdę do łazienki i nie wiem, tam powrzeszczę sama na siebie, tak? To są takie przykłady z życia zresztą. Mamy nadwpływ. To jest najważniejsze, że my mamy na to wpływ, tak? Czyli możemy się tego wszystkiego uczyć i bardzo Was zachęcam do sprawdzania nowych zachowań. Jak nie macie pomysłu na nowe zachowanie, to warto zawsze zapytać bliskich, znajomych, kogoś, nie wiem, kogo lubicie, jakiś autorytet, czy po prostu zwyczajnie koleżankę, kolegę, jak Ty byś się w takiej sytuacji zachował, bo często każdy z nas jest inny w jakiś tam sposób i często inaczej się zachowujemy i to może być dla nas po prostu inspirujące. No i oczywiście takie ważne jest, żeby wiedzieć, jak mogę się uspokoić. I ja jestem przekonana, że właśnie wyciszyć emocje, tak? Wyciszyć troszkę ten stres, żeby móc zacząć myśleć racjonalnie. I na pewno każdy z Was ma na to sposoby. Takimi najszybszymi sposobami, które zresztą zostały sprawdzone naukowo, to są ćwiczenia oddechowe, czyli na przykład medytacja, na przykład to, co robiliśmy z Magdą wcześniej, oraz aktywność fizyczna, tak? To są rzeczy, które najszybciej nam pozwalają tak wyciszyć te emocje i jakoś tam dojść do ładu ze sobą. Oraz taka rutyna, takie codzienne rzeczy, które wykonujemy niemal automatycznie. To też nam bardzo pomaga w utrzymywaniu się w takim zwarciu siebie i doprowadzeniu się do po prostu lepszej kondycji psychicznej. Ponieważ wszystkie kompulsywne zachowania, no to one najczęściej nie służą nam, bo kompulsywne nasze zachowania to jest na przykład idę się upić, bo jestem, nie wiem, zła, przykro mi, źle mi, albo zjem cały tort zamiast tam, nie wiem, kawałeczka, albo coś innego, sporty ekstremalne. Znaczy, ja nie twierdzę, że sporty ekstremalne, czy picie, czy jedzenie słodyczy jest złe, ja tylko mówię, że tutaj trzeba zachować umiar i jeśli wybieram taki sposób uspokojenia, to ma być świadome, tak? A nie takie po prostu automatyczne. I to jest właśnie adaptacja, to jest taka elastyczność, powiedziałabym, w praktyce. I do tego Was serdecznie zachęcam. I jeszcze jedna rzecz, która myślę, że jest ważna i może Was ucieszyć w jakiś sposób, tak? W psychologii mówi się o czymś takim jak szczepionka na stres. Naszą szczepionką na stres są nasze przeżyte stresy. No w sumie wiecie, no tak jak to jest ze szczepionkami, tak? Każda szczepionka to jest dawka jakiejś choroby. I dokładnie tak jest, że kiedy przeżywamy nasze stresy, nasze trudne sytuacje, nasze kryzysy w sposób świadomy, wtedy, kiedy już możemy oczywiście to zrobić świadomie, kiedy sobie właśnie wyciągniemy z tego jakieś wnioski, zrobimy analizę, dlaczego to coś mnie tak zdenerwowało,
tak, jak ja się zachowałam, czy mogłam inaczej, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, tak? Kiedy ja sobie właśnie to wszystko przemyślę, to w ten sposób budujemy własną odporność, tak? Właśnie odporność na kolejne stresy. I każdy kolejny stres może nie będzie łatwy, ale będzie ciut łatwiejszy. Trochę lepiej sobie z nim poradzimy. I tak właśnie tworzymy sami swoją odporność psychiczną, swoją szczepionkę na stres, dlatego nie bójmy się stresu, traktujmy go trochę jak przyjaciela takiego, który jest upierdliwy, powiedziałabym, i może niezbyt sympatyczny, ale jednak robi nam dobrze. O stresie też jest całogodzinne spotkanie. I tutaj bardzo pomagają w tym nasze zasoby. Ja wiem, że już zaczynamy być minutkę po czasie, ale chciałabym Was zaprosić do takiej szybciutkiej analizy i podzielenia się, jakie zasoby, jakiś pierwszy, który Wam przychodzi do głowy, pomagają Wam w radzeniu sobie ze stresem. Przykładowo ja powiem, że dla mnie to jest taki uśmiech, że ja wiem, że jak nawet jest mi źle i stanę przed lustrem i zaczynam się uśmiechać, może w sposób sztuczny, to zaczynam po prostu wtedy widzieć trochę jaśniejsze strony życia. Tak? To jest taki przykład mój. A co jest Waszym zasobem w radzeniu sobie ze stresem? Dajcie znać, to może być coś, co jest Waszą umiejętnością, coś, co wiecie, ale to też mogą być relacje, bliscy, rozmowy, różne rzeczy. Magda, jak jest z Tobą? Mnie bardzo zaciekawił ten temat szczepionki, więc taka świadomość tego, że przeżyłam swoje stresy i że rzeczywiście teraz wiem, że rzeczy, które kiedyś mnie stresowały, już mnie nie stresują. I taka właśnie świadomość przeżycia tego, to myślę, że naprawdę to jest bardzo, bardzo duży zasób, że ciągle tu jestem żywa. Dziękuję. Słuchajcie, czuję, że już chyba po prostu jesteście zmęczeni. Jeśli ma ktoś ochotę się podzielić jakimś swoim zasobem, który pomaga mu radzić sobie ze stresem, z trudnościami, to będzie nam bardzo miło, ale jak nie, to zapraszam Was, żebyście sobie zrobili to po prostu ćwiczenie w spokoju, w ciszy, kiedy Wasze głowy i ciała będą troszkę odświeżone, bo warto po prostu, warto znać swoje zasoby, bo nie zawsze sobie zdajemy z nich sprawę, a zaręczam Was, że każdy z nas ma bardzo dużo takich rzeczy, które pomagają nam radzić sobie ze stresem. O tym oczywiście też rozmawiamy na tych naszych spotkaniach. Więc mój sposób to wsiadam na rower i ze znajomymi jadę na wycieczkę. No, wspaniały sposób, bo nie dość, że aktywność fizyczna w naturze, co też jest bardzo ważne, natura to jeszcze z ludźmi, których lubisz, czyli relacje, czyli generalnie dużo endorfin, aż mi się zachciało wsiąść na rower. Super, dziękuję, dziękuję. Właśnie, to jest, o to chodzi. Więc zapraszam Was, żebyście to sobie przemyśleli i spisali, bo to naprawdę warto. No i właśnie, wszystko się sprowadza do radzenia sobie ze stresem, ta odporność psychiczna, elastyczność, czy też sprężystość psychiczna, więc naprawdę każdy z nas może bardzo dużo dla siebie zrobić, żeby sobie coraz lepiej z tym wszystkim radzić, z tym stresem radzić, który będzie przez całe nasze życie silniejszy lub słabszy, bo my takich słabych stresów to doświadczamy sporo, na co dzień już na nie nie zwracamy uwagi. Danka pisze, że jej zasobem jest przekonywanie samej siebie na głos, dobre wspomnienia, pisanie o tym w dzienniczku. Super, no wspaniale. Widzicie, przy okazji mamy inspiracje i czerpcie z tych inspiracji, bo naprawdę warto. I słuchajcie, no już kończymy, no bo szanujemy Wasz czas, a też każdemu chyba z nas potrzebna jest po prostu chwila totalnego relaksu, odpoczynku, czy też po prostu czasu z bliskimi. To jest tak, jak Magda wspominała na początku, to jest pierwsze spotkanie z cyklu takich spotkań dla osób z chorobą hematoonkologiczną i dla ich bliskich. 10 czerwca jest zaplanowany webinar z immunologiem, 26 czerwca z dietetykiem. Jak już się zarejestrowaliście na ten webinar, to będziecie dostawać po prostu regularnie przypominajki o pozostałych. W międzyczasie będzie też webinar dla pacjentów i dla ich bliskich, dla pacjentów z białaczką, przewlekłą białaczką limfocytową i
pacjentów z chłoniakiem. Więc jeśli znacie kogoś takiego, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Cykl webinarów, o którym mówimy też od początku, cykl 8-godzinnych webinarów, rozpoczyna się 11 maja. To są wtorki o godzinie 18 raz w tygodniu. Jeśli będziecie mieć ochotę, możecie uczestniczyć w wybranych lub we wszystkich, też dostaniecie informacje, zapraszamy Was serdecznie. I coś, co jest nowe, ale też Was zapraszamy, bo pierwszy taki spacer się już odbył, tutaj macie link do naszego wydarzenia na Facebooku, to jest spacer, który prowadzi nasza koleżanka, która pomaga innym w takim radzeniu sobie ze stresem poprzez fotografię. I ona prowadzi te spacery. W spacerach można uczestniczyć na dwa sposoby. Fizycznie, jeśli mieszkacie w Warszawie, ale mamy świadomość, że nie każdy mieszka. I te spacery, dlatego dla tych, którzy nie mieszkają w Warszawie i nie mogą fizycznie wziąć w nich udziału, one są transmitowane online, więc na przykład jeśli macie ochotę, to możecie w te czwartki o 12, to jest co dwa tygodnie, pójść sobie gdzieś do parku, lasu i jakby być z nami online, ponieważ nasza koleżanka Dorota Raniszewska, która zresztą napisała dwie książki na temat właśnie fotografii w pomaganiu sobie ze stresem, ona tam po prostu przez pół godzinki z grubsza opowiada, co można zrobić, podaje instrukcje, w czasie takiego spaceru robi się zdjęcia, potem się tymi zdjęciami dzielimy, ale tak naprawdę to jest taki spacer uważności, tak? My się skupiamy na swoich odczuciach, na swoich zachwytach, ale też na tym, co jest wokół nas i jak to na nas wpływa. I my z Magdą byłyśmy na pierwszym spacerze, bo za nami dopiero jeden, i same doświadczyłyśmy na sobie, że to jest zupełnie inaczej, kiedy się idzie alejką i patrzy na drzewa, bo pierwszy spacer był poświęcony drzewom, a zupełnie inaczej, kiedy się do nich podchodzi, obejmuje je, dotyka, czy robi zdjęcia szczegółom. Zapraszamy Wam serdecznie, bo to jest bardzo przyjemny czas i taki rzeczywiście bardzo relaksujący. No i cóż, i właściwie to wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie do nas pisać. Jeśli macie pytania do pana doktora, no to tam był kontakt, my jeszcze możemy go przypomnieć na życzenie, jak ktoś tam będzie chciał. Dziękujemy Wam, życzymy dobrego czasu, dbajcie o siebie, dbajcie o swoją odporność fizyczną i psychiczną, bo ona jako całość tak buduje tą naszą odporność w procesie leczenia, zdrowienia i w ogóle w takim codziennym życiu. Magda, jeszcze coś. To mi tylko pozostaje także podziękować bardzo za ten czas. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy i nam było bardzo miło i tak ciepło, dobrze spotkać się z Wami. Bardzo cieszymy się na ten cykl. O, jeszcze chciałyśmy Was zapytać, jeśli macie jakieś potrzeby, czyli na przykład jest jakiś specjalista, którego chcielibyście, żebyśmy zaprosiły, to napiszcie teraz albo skontaktujcie się z nami i my jesteśmy jak najbardziej bardzo otwarte, chętne, bo chcemy, żeby te spotkania były dla Was ciekawe, wartościowe, więc jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, myśli, pomysły, piszcie do nas, proszę dajcie nam znać, to jeszcze tyle. Więc bardzo Wam dziękujemy, bo się żegnacie, więc my się też żegnamy, życzymy Wam dobrego wieczoru. Dziękujemy. Och, cóż za pogoda. Słuchajcie, kończymy transmisję, dbajcie o siebie.